Cześć, witajcie serdecznie. To jest taki nietypowy odcinek Play Next, a ja jestem Rock. Cóż, dzisiaj mam taki dzień, że mówię od serca takie rzeczy, które mnie bardzo dotyczą. I pomyślałem sobie, że warto, żebym powiedział również o tym, co gdzieś tam leży w głowie. Play Next. Fajna akcja. Od początku, jak ją wymyśliłem, uważałem, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale co się stało w zeszłym tygodniu? W zeszłym tygodniu nawalił mi internet i o tym mówiłem. I nie mogłem wrzucić kolejnego odcinka Play Next, nie mogłem przejrzeć tych filmów wszystkich dokładnie. I wiecie, co wtedy poczułem? Z jednej strony lekki niepokój, taką było mi przykro, że nie mogę jakby dotrzymać tego regularnego planu, którego trzymałem się od początku. Ale z drugiej strony nagle poczułem ulgę. Poczułem ulgę, że oto nie jest przede mną kolejny tydzień wysłuchiwania głosu osób, które nie wygrały po raz kolejny, którym się nie udało dostać, które no, być może nie zrobiły wystarczająco dobrych filmów, chociaż we własnym mniemaniu zrobiły. I zaczyna być mi tak naprawdę coraz trudniej nie tyle regularnie wypuszczać te odcinki, co wysłuchiwać osób, które są zawiedzione wynikami. To jest normalne, ja tego nie przewidziałem. Od początku akcja Play Next miała na celu pomagać kilku wybranym osobom, a teraz jest często odbierana nie jako pomoc kilku wybranym, tylko jako przeszkadzanie tym, którzy nie zostali wybrani. Że ostatnio jakby... Wiecie co, jak było na początku? Kiedy pierwsze trzy odcinki, 4-5 Play Next wychodziły, to osoby, które były wyróżniane, zyskiwały po 500-600 widzów, czasami nawet więcej. I te osoby o tym wiedzą, może będą miały czas, żeby to potwierdzić. I to było fajne, i to było dobre. Teraz już się zmieniło. Te osoby, które wygrywają, zdobywają po kilku widzów. Więc doszedłem do wniosku, i potem co się stało w zeszłym tygodniu, że ta akcja przestała działać. Przestała po prostu działać. A dodatkowo wiąże się w moim przypadku ze sporym stresem, bo nie dość, że muszę wybrać filmy, nie mam gwarancji, czy ja wybiorę najlepsze. No bo jak? No każdy ma inny gust, nie? Więc nie mam gwarancji. A dodatkowo no, spotykam się z całą masą niepochlebnych opinii, do których przywykłem, ale jakoś nie czuję się na siłach, żeby za każdym razem walczyć, żeby za każdym razem pilnować, żeby osoby wyróżnione nie były obrażane przez tych, którzy się nie dostali do Play Next. To jest trudne. Za dużo odpowiedzialności jak na moją głowę. Dlatego doszedłem do wniosku, że pora to zmienić. Pora na bardzo solidne zmiany. I to takie, po których akcja Play Next albo przetrwa i będzie się rozwijać, albo padnie. Bo być może skończył się czas, kiedy ona przynosiła pozytywny skutek. Co zrobimy? Jutro będzie kolejny odcinek Play Next i zostanie on zrealizowany na tych zasadach starych. Czyli kilka osób wybranych przeze mnie wskazuje filmy do rekomendacji, ja je przeglądam, wybieram najciekawsze. Okej, taki będzie jutro odcinek i to zamknie taką, tą pierwszą serię Play Next. To będzie odcinek 14, nie licząc, no, czy licząc 13, który był feralny. Więc to będzie odcinek 14, który zamknie. I od teraz wszystko się zmieni. Ja nie mam siły już, nie mam siły, ani nie mam autorytetu wystarczającego na to, żeby decydować o tym, które filmy są najlepsze. I kilka osób zwróciło mi na to uwagę w sposób niewybredny, ale kilka osób w sposób kulturalny i z przyjemnością podjąłem tą rozmowę. Ja nie mam... To już jest za duże obciążenie, za duża presja na mnie jest, jeżeli chodzi o wybieranie filmów. Dlatego wybieranie filmów zostanie przekazane tylko i wyłącznie w ręce widzów. Krótko mówiąc, my jako grupa ludzi zgromadzonych wokół Playnext.pl będziemy wybierali filmy najciekawsze do rekomendacji. Będzie ich 30, może trochę więcej, w zależności od tego, jaki będzie tydzień. A wy, czyli widzowie, będziecie decydowali o tym, który film jest najlepszy. Ja wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo z reguły osoby, które mają najwięcej widzów, będą miały większą szansę na zwycięstwo, ale ja będę próbował jakby angażować się trochę w ocenianie tego filmu, rzucać okiem, czy o zwycięstwie faktycznie decyduje jakość filmu, czy ilość widzów i jakoś będę próbował to regulować. Na pewno będzie to mniejsza presja niż to, co odczuwam do tej pory, co odczuwam dotychczas. Być może to zadziała. To faktycznie pokaże, czy widzowie mają ochotę oglądać ten program i czy mają w ogóle ochotę uczestniczyć w tej akcji. To jest jeszcze jedna sprawa. Dlaczego ostatnio nie pojawiają się kanały wspierające? Bo ja nie mam
Mam poważne skrupuły, żeby prosić ich o pomoc, bo oni wspierając akcję Playnext, wspierają także Roka. A Rok robi różne rzeczy niezwiązane z Playnext. I ludzie, którzy naprawdę chcieli mi na początku pomóc, mogą się czuć trochę nieswojo, nie? Że wspierają akcję Playnext, chcą pomóc młodym YouTuberom, a tak naprawdę wspierają faceta, który jeździ do Pragi i opowiada, co tam w sklepie zobaczył. No to jest... to musi być dla nich trudna sprawa. Ja chcę ich odciążyć też z tego względu. Zaproponuję nowe rozwiązania, czyli głosowanie przez widzów, a te osoby, które miały ochotę wesprzeć ten kanał, znaczy wesprzeć tę akcję, będą to mogły robić na własnych zasadach, jeżeli będą miały na to ochotę. No i tyle. I czekam na wasze opinie, chętnie podejmę jakieś dyskusje w komentarzach, także zapraszam do tych rozmów. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa.